Witam Was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku odpytajki, jednocześnie pojedynku między czasownikiem Machen i Tun. Dzisiaj kolejne cztery zdania. Zasady są cały czas te same, tej naszej zabawy, która trwa już od kilku tygodni. Mianowicie mówię zdanie po polsku, mówię zdanie po niemiecku, zostawiając Wam chwilę na zastanowienie się, czy użyć czasownika tun, czy też użyć czasownika machen. Przykład pierwszy. Dlaczego nie zrobiłeś jeszcze obiadu? W domyśle żadnego obiadu. Dlaczego nie zrobiłeś jeszcze żadnego obiadu? I po niemiecku brzmiłoby to zdanie: Warum hast du noch kein Mittagessen? Gemacht czy getan? Jak myślicie? Raz, dwa, trzy. Gemacht. Chodzi o to, że czasownik machen bardzo fajnie łączy się z rzeczownikami, w tym przypadku z czasownikiem obiad, Mittagessen, i ten czasownik właśnie ma być użyty w tymże zdaniu. Warum hast du noch kein Mittagessen gemacht? Ich habe lange Zeit darauf gewartet. Można byłoby dołożyć. To był pierwszy przykład. Przykład drugi. Przykro mi, po prostu. Zdanie przykro mi. I teraz będzie es tut mir leid, czy es macht mir leid. Myślę, że ten zwrot jest na tyle jasny, na tyle używany często, słyszany przez Was, mówiony, że to wątpliwości nie będzie. Oczywiście, że jest tut, es tut mir leid, przykro mi. Będzie czasownik tun. Ponieważ nie ma opcji, żeby był machen. Nie ma takiego wariantu zupełnie. Nie? Także mamy es tut mir leid, przykro mi. Przykład trzeci. To jest pytanie, które się może pojawić, na przykład gdy wejdziecie do urzędu, gdy wejdziecie do jakiegoś biura, gdy będziecie w jakichś miejscach usługowo-handlowych, kontakt z klientem, te rzeczy. Wchodzicie i z tamtej strony pada pytanie, co mogę dla Pani zrobić? Dla Pani, dla Pana. I zabrzmiałoby to zdanie Was kann ich für Sie tun, czy Was kann ich für Sie machen? To jest zdanie grzecznościowe, nie? To jest zdanie, które mówi tak naprawdę między wierszami: jestem gotowy do współpracy, do pomocy, jestem do dyspozycji, co się dzieje, w czym mogę pomóc, jak mogę pomóc. Nie? Oczywiście czasownik tun, tylko i wyłącznie. Was kann ich für Sie tun. Nie ma innej opcji. I czwarty przykład. Znowu zrobiłeś ten sam błąd. Ktoś komuś zarzuca. I powie to tak. Du hast wieder den gleichen Fehler gemacht, czy den gleichen Fehler getan. 3, 2, 1. Gemacht. Znowu ta sama zależność. Machen lubi rzeczownik. Czyli jeżeli jest machen, warto, żeby tam... Że warto, źle powiedziałem. Pasuje, żeby się pojawił rzeczownik, czyli dopełnienie, robić kogo co. I tutaj się pojawił rzeczownik Fehler, błąd. Du hast wieder den gleichen Fehler gemacht. Gwoli ścisłości, chciałbym Wam jeszcze dopowiedzieć taką rzecz, że oczywiście rzeczownik Fehler lubi czasownik machen, ale rzeczownik Fehler też lubi czasownik begehen. Begehen, popełnić błąd. Nie? I ten czasownik może nie kojarzycie. Oczywiście widzicie, begehen składa się z czasownika gehen i z przedrostka be. Natomiast on oznacza, z tym be oznacza popełnić i on się łączy z akusatywem. Dlatego z akusatywem wiadomo, ale z posiłkowym haben, co oznacza, że mamy zdanie znowu popełniłeś ten sam błąd. Zabrzmiałoby to zdanie Du hast wieder den gleichen Fehler begangen. Begangen. Dziwna ta konstrukcja, ten czas przeszły. Może go nie znacie, ale warto, żebyście znali. Skoro oglądacie mój kanał, to musicie znać niemiecki. Dziękuję za oglądanie, dziękuję za obejrzenie. Wczytajcie się w informacje w pierwszym komentarzu, czy też w opisie filmu. Tam są jakieś dla Was informacje, jeżeli chcielibyście naukę ze mną niemieckiego rozpocząć. Czemu dałem czasownik na koniec? Nie wiem. Pewnie z niemieckiego to się wzięło. Cieplutko się trzymajcie. Pozdrawiam Was.
Hej, cześć.